Siemanko drodzy widzowie, Rafał Jackiewicz, moim rozmówcą. Ja a propos tego, to byłem właśnie teraz tutaj u kolegi w knajpie i jak się dowiedział, że z tobą będę robił wywiad, to właśnie co, będzie? Nie, nie, mówię, nie będzie. Nie będzie. What's up? Rafał Jackiewicz, tadam. Tadam, jeb jest wszędzie. I powiedz, właśnie jeb, bo już na ostatniej gali nawet podobno byłeś anonsowany. Jeb boxing skład. Tak. Tą ksywką. Rafał jeb Jackiewicz. Tak, e-boxing skład, teraz wchodzi nowa kolekcja, nowe koszulki, nowy materiał, lepszy, nowe gadżety, nowe rzeczy, ruszam teraz z moją, można powiedzieć, partnerką, wspólniczką życiową i w biznesie, w sumie we wszystkim teraz. Oj kurwa, dzieje się. Dobra, ten, ruszamy z marką Jeb, na początek będą to rzeczy, gadżety, ubrania, ciuchy, dresy, czapki, za chwileczkę energetyki, no w chwili obecnej, potem wódka, piwo, izotonik, woda, także tak ruszymy, cała Polska będzie jebać, jeb, jeb, jeb! I taki jest plan. No ale ty już miała Polska jebać od dawna i co? Tak, no i generalnie no ja na razie jebałem wszystko w koło i teraz jest czas na resztę. Wszystko zjebałeś może. Ale jakby nie było, też jest jeb, pamiętaj, zjebałeś, jest też, pamiętajcie, jeb, trzy literki magiczne wyodrębiamy. Tak jest ZUS, ble. Tak samo jest jeb, JTB, tada! Drodzy widzowie, co? Chciałbym porozmawiać z tobą w konwencji od boksera do freak fightera. Do jeb fightera. Albo do jeb fightera, chociaż nie powinno się mówić od boksera, od pięściarza. Ta, jebać ser babi, polewać rządkiem, tam takie, że mówią, o tam bokser to pies, pies z dochodzeniówki, bokser to pięściarz, bokser, no wiadomo o co chodzi. Dokładnie. Kiedy ostatnia walka była twoja w boksie, taka prawdziwa walka, że... Tydzień temu. Ale nie pytam o tą walkę na Babilonie. Tydzień temu. Ja wiem. A, no to walka prawdziwa. Ja wiem, że była. Wziąłeś zastępstwo dzień wcześniej. Tak. Ja mówię o takiej prawdziwej walce, żebyś się przygotował, miał obóz i żeby ci zależało. 2014 rok. Jeszcze przed walką w KSW. Tak, bo to była ostatnia walka w boksie, to była z Krzyśkiem Szotem. I to była walka, do której się przygotowałem typowo bokserską, gdzie byłem pięściarzem i trenowałem boks. Tak, to była walka w Międzyzdrojach, Krzysztof Szot i po tej walce pożegnałem się z ringiem na rzecz klatki. No. No ale w tej klatce co, zobaczyłeś raptem jedną walkę z Marcinem Parchetą na KSW? Tak. Nóżka pobolała po tej walce? Tak. I potem przyszła propozycja walki o Mistrz Europy we Włoszech, gdzie właśnie przez wspomnianą nóżkę walkę przegrałem, gdzie miałem przeciwnika dwa razy na deskach. I byśmy stoczyli, może na szczęście, że przegrałem, bo prawdopodobnie bym z tych Włoch już nie wrócił, bo tam kurwa te wszystkie te dubylcy miejscowe, kurde, już tam krzesełka, już tam wiesz, rozkręcali, już kurde patrzyli, kurde, czym tu tylko jedność na ring, bo Gianluca Branco, były mistrz Europy, były pretendent do mistrzostwa świata, leżał dwa razy na deskach i było już, można powiedzieć, walka blisko jego końca, tak? Odwrotnie. No to czekaj, walka to walka z Szotem była ostatnią, czy walka z Włoch? Z Szotem była ostatnia. Było KSW, a potem dostałem propozycję walki o Mistrza Europy właśnie w boksie, to co właśnie ci opowiadam. I potem jak już poszło to, już się okazało, że jestem jeszcze dobry, no to zacząłem sobie walczyć, to dzisiaj już się pierdolę z tym. Tak, można tak powiedzieć. W 2019 roku natomiast spełniłeś jedną z takich celów, które zawsze powiedziałeś, że zrobisz, a mianowicie zawalczysz na jednej gali trzy walki, każde w innej. Formule. Bokski, bokskie mama z trzema zawodnikami, trzy zawodowe i trzy punktowane. Tak, wiesz, jestem człowiekiem, który generalnie, jak wiesz, to co mówi, to robi, a że mówię, kurde, dużo różne głupoty, to niestety później muszę je spełniać. No i niestety powiedziałem to i to zrobiłem i to się stało. 2019 grudzień, Żyrardów, gala jeboxing do sześcianu. Z tego powodu właśnie, że trzy walki, bokski, bokskie mama, trzy wygrane, trzech zawodników, trzy formuły, tak. I am, kurwa, champion. I Rafał, później z tego co pamiętam, to później miałeś jeszcze jedną dobrą walkę w boksie, którą wygrałeś, ale przegrałeś. Niemcy? Niemcy. Niemcy. To wiesz co, to była też walka taka, która gdzieś tam była. Ta walka w ogóle miała mieć miejsce z tym przeciwnikiem, z Rico Fico, o Mistrza Świata Federacji IBO i to było, miało być po walce w KSW. Na KSW w MMA. Ja dlatego tą walkę, tam takie kulisy były właśnie tych przygotowań, kontuzje, rozwalone, no, prościęcia, ponaciągane wszystko. I ta walka, ja szykowałem się do tej walki o Mistrza Świata i bio właśnie z Rico Fico. I że tam miałem dużo pieniędzy za Rico Fico, a też dużo pieniędzy było za MMA, ale więcej było tam. No to gdzieś tam się szykowałem jednak na tą walkę, że zostanę Mistrzem Świata IBO.
Jednak ta walka się nie odbyła, Rico Fico wymiękł, no i później się okazało, że Rico Fico, kurwa, już wiadomo dlaczego wymiękł, bo później też, kurwa, wymiękł. Ale jak to jest? Dostał oklep od ciebie, ty wgrałeś, twoja ręka poszła do góry i wracając do Polski, ty się dowiedziałeś, że nagle przegrałeś? Tak, z Facebooka się dowiedziałem, pisze mi gość wiadomości prywatnej, że Rafał, widziałeś, twoja walka została jakoś tam uznana nawet nie za nieodbytą, nawet nie za remis, nawet nie za przegraną wygraną, tylko był czarny kwadracik, który jeszcze podobno nie miał nigdy miejsca w boksreku, czyli czarny. Ja mówię, patrzę, przecież ja wygrałem, nie, ręka do góry, przecież żeśmy wracali, wszystko tam, wiesz, jeż wyruchany przez Krzyśka, mojego trenera, wiesz, tam wszystko ogarnięte i się okazuje, że jest czarny kwadracik. Dwa dni później gość mi pisze, ty Rafał, walkę przegrałeś. No weź spójrz na boksek. Z zielonego kwadracika na czarny, z czarnego na czerwony, czyli przegrana walka. Sytuacja, czterech niezależnych sędziów. Niemiecki. To niezależni. Niezależni. Federacji BDB obejrzeli walkę w kantorku i stwierdzili, że walkę jednak ja przegrałem. No i się okazało, że walkę jednak przegrałem. No ale to chyba sprawiedliwe się wszystko było. Byłeś gorszy, przegrałeś. Tak, no bo oni stwierdzili, że byłem gorszy. Tak, to, i to było czterech niezależnych sędziów, to Niemcy. A to nawet nie przyszło do głowy nikomu do ciebie zadzwonić? Nie, to była taka sytuacja, że nawet federacja do mnie się nawet... ja wziąłem biuro prawnicze, odezwała się do mnie biuro prawnicze tak. Lex Sport chyba tak, kancelaria Lex, którzy się specjalizują właśnie w takich właśnie sprawach i oni napisali pismo do niemieckiego, kurczę, zgubiłem. Związku jakiegoś? Wiesz co, do federacji niemieckiej, do BDB, do EBU, do federacji tej, która organizowała walkę, do Ministerstwa Niemieckiego Sportu i do Ministerstwa Polskiego Sportu. Ministerstwo Polskiego Sportu odpowiedziało, że no niestety nie mogli nic z tym zrobić, ponieważ oni tego nie sankcjonowali. EBU tego nie sankcjonowała, bo nie była walka o tytuł. BDB nic nie odpowiedziało, federacja nic nie odpowiedziała, niemieckie ministerstwo nie odpowiedziało nic i... A, jeszcze Polski Związek Kaski, tak, wyjebali mnie po prostu. Ale wiesz co, jedyne pocieszenie w tym wszystkim jest to, że zostałem tak pierwszy wybrany na świecie. I am the champion. Nikogo tak jeszcze w chuja nie zrobili jak mnie. No czarny kwadracik na bok. Czarny kwadracik i nikogo tak nie zrobili, żeby wyraną walkę przegrać później przy stoliku. Także w sumie z jakiejś tam perspektywy czuję się... Pamiętam tą walkę, my gadaliśmy na świeżo jakoś po tym, pamiętam. I ja tą walkę nawet widziałem. No jej by się nie dało wypunktować na korzyść twojego przeciwnika. Nie, bo jak, no wiesz, no, słuchaj jeszcze... Nawet jakbym bardzo chciał, nawet jakby to był mój kolega od Piaskownicy, no... Ciężko, nie? Wiesz, a jeszcze okoliczność tej walki. W piątek zawsze mamy hotel od piątku do niedzieli. Wiele, że tą walkę wygrałem? Bo się wkurwiłem. Wiele, czego teraz walkę wygrałem, kurwa, teraz w sobotę? No z Leszczem tam, kurwa, chyba, bo się wkurwiłem. Ja po prostu, kurde, byłem zły, bo my normalnie mamy pokoje zawsze od piątku do niedzieli, czyli piątek waga, w sobotę walka, w niedzielę wyjazd, a my żeśmy dostali z piątku na sobotę, w sobotę rano musieliśmy się wynieść z pokoju. O kurwa. Bez jedzenia, bez picia, bez pieniędzy i spaliśmy na parkingu w samochodzie pod Laskiem, gdzie Krzysiek jeszcze rozładował akumulator, bo se kurwa radia słuchał, nie? Wiem to ja. Ale nie będzie Krzyśka. Siadł nam akumulator, nie mieliśmy kasy, nie mieliśmy picia, jedzenia i w lesie. I kurwa mówię, Krzysiu, musimy coś im zrobić, nie? I Krzysiek mówi, ja pójdę, kurwa, wyrucham, kurwa, im wszystkie jeże, kurwa, w tym. Nie? I złapał jednego, tak. Tam wyruchał jednego jeża, kurwa, jeż załatwiony, kurwa, do dzisiaj pewnie tam dzieci boją. Jeźdź, tato, gdzie jest tato? No i tak się okazało, że czekamy. Czekaliśmy do gali, która się rozpoczęła tam gdzieś tam około 18, poszliśmy na halę, tam nikogo nie było i ja mówię, dobra, to jedziemy do domu, dojedziemy do połowy gdzieś tam drogi, to ktoś nam dowiezie pieniądze na paliwo, żeby wrócić do domu, prawda? No i tylko Irek Butowicz poprosił, żeby zostać, bo jeszcze w narożniku by Krzysiek stanął, bo walczyła Karina Kopińska, no nie? I żeśmy zostali. I tam nagle przejdzie jakiś tam gość, kurwa, wiesz, nie wiem, 40 minut do walki, przejdzie gość, Ty Mackiewicz, tak, on wyciąga euro, no nie? Tam wiesz, plik euro, bo tam sporo euro było, no nie? Ja mówię, pierdolę, mówię, kurwa, ten, przyszedłem po kasę, Krzysiek, weź liczę, się pójdę rozgrzewać, nie? Rozgrzałem się z sędzią, żeśmy jeszcze pogadali, miałem koszulkę zjebany sędzia, kurde, akurat tam gdzieś tam ogarniał trochę polskiego, mówię, o co to za, a takie dla was sobie specjalnie, nie? No i tam wyszedłem, rozgrzałem się, wyszedłem do walki, walkę wygrałem i walkę przegrałem, no i tara. No ale chyba najgłośniejsza twoja walka to jest ta z Kevinem Gruchałą, gdzie rzekomo ją sprzedał. A weź odpierdol się tam, kurwa, jaka to walka, była to żadna walka. Przecież nawet jakbym sprzedał, bym ci nie powiedział. Powiem wam tak i powiem tobie tak, przysięgam na wszystko, że tej walki nie sprzedałem. Ja wiem, ja jestem w stanie ci uwierzyć.
Ja ci wierzę, tak. Nie sprzedałem, naprawdę, powiem ci tak, to była dziwna sytuacja, to był taki, wiesz, okres w moim życiu straszny, okropny, no, straszny, przekropny. Trochę wiem, więc... Tak, tak, i tej walki nie sprzedałem naprawdę i ja mówię, ja schodzę po czwartej rundzie do narożnika, ja kurwa nie chcę mi się, nie umiem kurwa, nie chcę mi się, nie mam siły. Ja nawet, ja nie byłem za bardzo przygotowany do tej walki, ale ja nie przygotowany do walki, ja i tak wyjdę, dam lepszą walkę niż ktoś, kto jest przygotowany, po pierwszym drugim mnie wdeprze w ziemię, ja wstanę, się otrzepię i pójdę dalej. Ale wtedy nie byłem w stanie, naprawdę, po prostu mi się nie chciało. I dzięki temu powstała koszulka Nowy Hasło. Jebać to nie chce mi się. Tara, mam koszulkę. No i słuchaj, Rafał, wydawałoby się, że... Bo już o te freak fightach myślałeś jakiś czas, bo była... Wiesz, freak fighter, był bonus, to... pamiętam troszeczkę pod bonusa BGC, tam pod skubywanie, pamiętasz, że tam za kilo... Ale bo tam coś było, tak, bo to wiesz co, bo to były takie sytuacje, gdzie tam ktoś coś powiedział, a mnie kurwa zawsze zaczepiają. Bonus mnie zaczepił, ja mu tylko odpowiedziałem, a później, że tak poszło dalej, no poszło tak dalej, tak? Później się tam to wszystko się rozmyło. Ale jeszcze okazję walczy teraz na jednej gali i chyba wiesz, że to nie miałoby sensu. Ale ja wiem, że to nie ma sensu, ale to nie chodzi o to, że nie ma sensu, a dla mnie ostatnie 6 lat, to wiesz, walki nie ma sensu, tak? A walczy dalej, tak? Także wiesz, no wiesz, to nie ja, ja go nie zaczepiłem. Tak samo jak była walka, możliwość walki na Fame MMA z Casio, tak? Jemu wypadł przeciwnik. Także ci zaproponowałem. Bardzo chętnie rozreklamuję moją markę. Jeb, zarobię parę złotych, mogę zawalczyć, spoko. Tak samo był z Arkiem Tańculą, bo Arek Tańcula też mu wypadł przeciwnik. Ja bardzo chętnie zarobię parę złotych, zawalczę i rozreklamuję moją markę. Jeb. No tam, że nie. I to wszystko, ale ja nikomu nie ubliżałem. Nie jesteś po prostu za dobry dla freakfighterów? No nie wiem, no teraz kurwa Kazik mnie kurwa wyzwał, no i tak jakoś tak... Trafiło się. Tak. Wiesz, ja widziałem tą walkę tutaj przed chwilą u ciebie na telefonie, bo... Patrz, to nie walka, to tam jest tam cios, tak? Nie oglądałem tej gali Martina Neimana, natomiast... No to taki, ale wiesz, tu akurat się nie ma czego wstydzić, bo to jest cios, który też powalałem normalnych zawodników, zawodowców, tak? Także gdzieś tam trafiałem, może nie wszystkich powalałem, ale jednak gdzieś tam to wchodzi, wiesz, prawy nad lewą moją, nie? Tutaj przeciwnik padł ładnie. No tu padł, no wiesz, ja zawsze mówię, większy hamty, większy huk, jak jebnie o glebę. No i jedną glebę, no i faktycznie. Ale ty, Rafał, raczej nie miałeś takiego... nie byłeś takim bokserem, przyjęściarzem, nokautującym, posiadającym jedną nokautującą fangę. Nie, ja po prostu biłem, tak. Albo zamęczałeś. Tak, zamęczałem, punktowałem. Skąd to nagle pojedynczy cios, gdzie już jesteś mocno wiesz w co? Swoim prime, czy to jest tak. Kwestia... Wiesz co, i on ma samą głowę, na to wychodzi, po pierwsze, a po drugie, wiesz, ja dzisiaj ważę 80-81 kilo. Ja do tej walki wyszedłem 82 kilo, gdzie ja jestem zawodnikiem 4,5 kategorii niżej, bo ja walczę w 66 normalnie, tak jestem gabartowo. 1,71 m i chudy, wiesz, no, wiesz, szczupły, może nie chudy. To jest cztery kategorie, ponad cztery kategorie niżej, bo 79 to jest cztery kategorie, plus tam jeszcze tam te 3 kilo, to jest praktycznie prawie już piąta kategoria wyżej, nie? Także wiesz, gdzieś tam może jestem, wiesz, silniejszy, nie? Ja nie byłem też tak bardzo zmęczony, bo tak też dużo ciężko nie trenowałem, a więc jak nie trenowałem ciężko, także byłem troszeczkę bardziej wypoczęty. Ale zaraz. Dzisiaj mamy poniedziałek. Biłeś się w sobotę na gali freak fightowej, a tydzień wcześniej biłeś się na Babilonie, tak, walkę bokserską. Tak. Tak. No i tylko to jedyny uszczerbek na tym wszystkim, że mnie ręka bolała po walce bokserskiej i to wszystko i się po prostu bałem uderzać prawą ręką. Mówię, kurwa, co to będzie, jak uderzę i mnie będzie bolało. No ale uderzyłeś. I tu uderzyłem prawą ręką. Jakoś tak, i tak normalnie. I to jeszcze fuck you, mnie boli palec. Naprawdę. Kosteczka. Ten przeciwnik cię troszeczkę irytował z tego, co mówisz. O kurwa, on nie irytował, mnie wkurwił. Wkurwiłem się, bo tak, znasz mnie i wiesz, znasz moją historię i wielu ludzi z naszego środowiska zna moją historię i każdy wie, że jestem dobry chłopak i nigdy nikomu normalnemu nic nie zrobiłem i tym bardziej, że nikomu nie sprzedałem, ani nikomu nie dałem, bo to by było wszystko wiadomo. Ja nawet w mojej książce opisałem sytuację z mojego porwania, gdzie ci, co mnie porywali w więzieniu, czytali moją książkę i mówili, tak było. Bo to gdzieś tam wiem, tam z różnych tam źródeł, tak? I tak było, bo ja opisałem wszystko, co prawdę, tak? Ja nigdy nie kłamię, ja kłamię tylko w sądzie i na milicji, a tak zawsze mówię prawdę i tak zawsze mówię, tak? Zresztą jestem człowiekiem, który tak naprawdę, jeżeli coś bym kiedyś skłamał, to ktoś, kto był przy tej sytuacji, a wiele takich sytuacji było, to by powiedział, co on pierdoli, przecież tak nie było. Dlatego ja zawsze mówię prawdę. Ja jestem w porządku czysty. A to, że mam takich kolegów, tak. Ja kiedyś dałem wywiad, że a tu u siebie. Czy podałbym rękę Oświęcimskiemu? Tak, mam to w chuju. Wiesz, od kiedy mam to w chuju? Ja wtedy, to może źle zabrzmiało to zdanie, bo że ja mam kolegów frajerów, złodziei i policjantów. I w moim otoczeniu są ci ludzie. Moi koledzy, to jest za dużo powiedziane, moi znajomi, tak. Ja jakbym kurwa pokazał nazwiskami, kto kurwa jest kim i kto co zrobił, to by się kurwa ludzie kurwa chyba by się kurwa zesrali kurwa. Ja wiem, że ten zrobił to, ten dał na tego, a ten kurwa powiedział to. Tylko mnie to nie interesuje, mnie nie interesują koperkowe afery. Ja jestem w porządku, to że się przywitam z tobą, że jesteś kurwa frajerem, cześć i cześć.
mam swoich kolegów, z którymi piję, z którymi się zadaję i z którymi robię różne rzeczy. Ja powiedziałem nawet, kurwa, nawet w tej sytuacji. Ja w latach 90. robiłem też na przykład akcje z policjantami, z milicjantami, kurwa. Wiesz, fury prowadzałem, rozbierałem, zgłochy, różne rzeczy się robiło. Ja wolałem pracować, kurwa, z milicjantem, kurwa, niż z gitem, bo, kurwa, git, kurwa, jak się zesrał, to się zesrał, kurwa, policjant nigdy mi nie sprzedał. Robiłem to? Tak. Trzeba było zgłosić samochód, nie? A więc do kogo pójdę, kurwa? Nie pójdę do pierwszego lepszego. Jak, kurwa, ukradli mi samochód i poszedłem po prostu zgłosić, kurwa, samochód, no nie? To się okazało, że, kurwa, oni powiedzieli tak, to może wsiądzie pan w samochód, pojedziemy, może poszukamy tego samochodu, bo może pan gdzieś postawił. O, kurwa. No i wiesz, a tu trzeba było mieć kogoś, kto kogo się znało i do kogo się zgłosiło i ktoś po prostu przybił, kurwa, pieczątkę, dobra, no zaginął po miesiącu, koniec śledztwa i tak. Tak, robiłem, kurwa, takie rzeczy. I to, kurwa, robi ze mnie frajera? Naprawdę, kurwa? Serio? Kazik? No nie, kurwa. Czy on nazwał cię frajer? No wiesz, kurwa, no nazywał mnie, kurwa, wiesz, różne tam, kurwa, wyzwiska, co wymyślone. Ja mu opowiadam, kurwa, ty wiesz co, mnie dzisiaj, kurwa, zatrzymała milicja, kurwa, bym dostał 3000 mandatu, bo tyle zapierdalałem, kurde, bo się śpieszyłem akurat, kurde, tam właśnie akurat na konferencję. I mówię, i mnie puścili. I to jest oznaka frajerstwa dla niego, bo, kurwa, bo mnie puścili, na pewno masz układy. No tak, kurwa, znam wszystkich, kurwa, z drogówki. A mnie zatrzymali i mi zabrali prawo jazdy. Wie dlaczego? Bo jesteś debilem. Mnie znają, mnie, kurwa, gdzieś tam oglądają i Rafał, panie Rafale, no kurwa, nie zapierdalę pan tak, bo teraz się nie opłaca. No i to jest oznaka, kurwa, no nie, no, no nie. I mnie wkurwił, naprawdę mnie wkurwił i byłem zły wkurwiony. I dlatego tak się skończyło też, bo ja bym gdzieś tam miałem plan, żeby się tam pobawić, a jednego późno, nie? A tu tak się po prostu trafiło, że kurwa. W pierwszej rundzie już się mnąłeś? Tak. I knockout. Tak. Po razu. Tak. Nie trzeba było poprawiać. No nie, właśnie, bo nie chciał. Wstał? Za kawałek, ale później tam się znowu gdzieś tam majtnął i sędzia przerwał. To może ciebie trzeba było zawsze denerwować przed walkami. Może zamiast w narożniku mieć trenera, to jeszcze powinieneś mieć wkurwiacza. Nie, kurwa, ja już kończę z walkami, już kończę z tym. Ale ty tak mówisz gościu, od kiedy się znamy. A znamy się już będzie ponad 10 lat chyba. Więc z kogo ty chcesz jeszcze tutaj nabrać? Ja kończę, jak skończę. Tak. To będzie koniec. Wiem. Teraz ci już mówię tak, następna walka bokserska, typowo bokserska, zawodowa, będzie ostatnią walką. Jeszcze nie wiem z kim, ale chciałbym kogoś, z kim kiedyś przegrałem. I tą walką skończę karierę bez względu na wynik, który będzie i tak mój, bo ja wygram. Bo się przygotuję i będę chciał, i będę wkurwiony. Tak. A później cyrk, zabawa. Tak czy? Teraz. Kto mnie wyzwie? Tylko nie od frajerów, kurwa, proszę. A co to? To jest dobre siano chyba, takie freak fighterstwo, co? Powiem ci tak, za tą walkę już się ze mną rozliczyli, już dostałem, dziękuję Dareczku. Za tą walkę dostałem już pieniądze wczoraj i za tą walkę powiem tak, wiesz co, tak licząc tak normalnie tam jakąś tam średnią krajową, która dzisiaj w Polsce, dostałem tak za 10 miesięcy, prawie za rok pracy, no powiedzmy 10 miesięcy wakacje, nie? To tyle bym zarobił. Zarobiłem w 3 minuty tyle pieniędzy, ile bym zarobił pracując 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu i co trzecia, raz w miesiącu, kurwa, jeszcze soboty musiałem pracować. No to kurwa, miałem nie wziąć. Dlaczego? Bo co? Bo kurwa był Neumana? Bo kurwa Słowik się pokazał? No kurwa ludzie, no idźcie, zapłaćcie za mnie rachunki. Ja dzisiaj podawałem pieniądze, pojechałem, kurwa, powiedziałem dziękuję, kurwa, bo ludziom wisiałem pieniądze. Podawałem dziękuję, przepraszam, że tak długo czekaliście. Dziękuję, temu dałem, temu zrobiłem przelew, temu dałem. Jestem dzisiaj czysty, mam, kurwa, spokojne sumienie, bo, kurwa, po prostu dałem się, rozliczyłem, kurwa, tak. I przez to, że zawalczyłem, kurwa, u Marcina Neumana, którego, kurwa, nikt nie lubi. Chuj mi obchodzi, kto go lubi, kurwa, tak samo z Żuromem. Mam się nie witać, bo ten go nie lubi? Kurwa, nie. No dobra, ale bo wspomniałeś, że to właśnie dla ciebie nie był żaden problem zobaczyć na tej gali, natomiast powiedz mi cała ta otoczka obok dookoła tej gali. Bo a tak. Weź w ogóle, kurwa, się dowiedziałem o walce, kurwa, mam walkę, kiedy miałem walkę w sobotę, to dowiedziałem się w sobotę o walce o miejscu o 16, kurwa. No właśnie, bo o 11 tak. Miały pojawić się pierwsze informacje tak. Dla tych, co kupili bilety. Tak. Trochę szopka, co nie? Szopka, trochę dla mnie szopka, to wszystko takie, wszystko dziwne, wszystko jakieś tam, no ale nie wiem, czy to było planowane, czy to było po prostu specjalnie, żeby to było, tam się ktoś tam nie dowiedział, no nie wiem, chuj to mi obchodzi tak naprawdę, powiem szczerze, no ja nawet, kurwa, nie wiedziałem, kto tam walczy, tak, no bo ja generalnie nigdy nie wiem, kto walczy, bo ja tylko mnie interesuje, z kim ja walczę, ile rund, o której godzinie mniej więcej wchodzę, zawsze wchodzę do szatni, mówię, puszczam bąka, się śmieję, kurwa, przebieram, rozgrzewam się, czasami ja się nie rozgrzeję, bo tam ostatnio się nie rozgrzewam nawet i po prostu idę walczę, robię swoje, tam pierdolę. I co, będziesz szedł w tą stronę? Na przykład, nie wiem, masz jakiś kontrakt na więcej walk u Neumana, czy... Nie, tak po prostu powiedziałem, że tam jeszcze by... Teraz zaproponowałem walkę, znaczy nie zaproponowałem, wrzuciłem pomysł.
Tam walczył ten, dwóch chłopaków, chłopców, tam Mwabo i ten Ken, tak? I rzuciłem propozycję, że mogę walczyć z nimi dwoma na zasadach MMA. Oni robią wszystko. Oprócz, znaczy nie, nie, stop, kurwa, mamy to, kurwa, nie, kurwa, Kazik mnie zajebie, kurwa. Ale pieniądze będą stać. Pieniądze, kurwa, daj, bo się aż popłakałem. Wszystko na zasadach MMA. A ja biję tylko jednego lewą ręką, a drugiego tylko prawą. A jak się pomylę, że tego uderzę lewą, co miałem prawą, to przegrałem, a jak tego prawą, co lewą miałem, to też przegrałem. Oni robią wszystko. Ten parter mnie trochę, kurwa, tak, troszkę mnie, kurwa, wiesz, ale... Jak się tam wezmą na dwa baty, to... Ale, kurwa, ja pierdolę, ale się wybałem, ale cóż, morda gada, morda odpada. Rzuciłem taką pomysł, może nawet to jest nie propozycja, nie żadne wyzwanie, ale tak, tego lewą, tego prawą. Rzuciłem też drugą propozycję, że biję tylko na tułów obydwoma, jednego i drugiego, nie kopię, nie biję nic więcej, na twarz, ani nawet na nogi, tylko biję boksersko tylko na tułów i oni we dwóch na zasadach MMA. To tak jest bez sensu, Rafał, i obaj to wiemy. Ale to jest tylko... To jest tylko rzucone, wiesz, no bo zobaczyłem, jak oni tam się tam klepią. Była taka walka, że dwóch gości walczyło ostatnio przeciwko temu Alanowi. Alanowi. No i to widziałeś, jak to wyglądało. Tak, ale wiesz, ja mówię, ja tego nie chcę, ja tylko po prostu rzuciłem pomysł, propozycję, propozycję, to nie propozycja, ani wyzwanie, po prostu pomysł. Chcecie, spoko. Z dwoma dziewczami ten też chciał zrobić. Neyman, też powiedziałem, jedną bije, a bije tylko lewą ręką, tylko na tułów, obydwie i one we dwie na mnie, MMA. Teraz mam partnerkę, to może już to, ten pomysł jak nie za bardzo by tak, może nie przypadnie do gustu, także może tego już nie. Ale to był taki pomysł, gdzieś tam rzuciłem. Jakie jeszcze masz pomysły? Bo to masz sama ciekawe pomysły. Wiesz, mam pomysły, no wiesz, tam różne mam pomysły. Mam pomysły na fundację Tylko Walcz, mam pomysł na program telewizyjny, nie wiem, czyśmy rozmawiali. Kiedyś rozmawiali. Tak, a dla młodzieży z Poprawcza. Ja zacząłem to robić. Ja tamten rok, siema syneczku, jesz do mnie? miałem też pomysł taki, żeby robić coś takiego jak program telewizyjny dla młodzieży z Poprawczaka i z domu dziecka. 8 chłopaków, 8 poprawczaków dostają ode mnie wszystko, sprzęt, treningi, przepustki, wyjścia, walczą na gali Gia Boxing na TVP3, to już było z Mariuszem Getz, już było ustalone, już byłem na spotkaniu i zwycięzca walki ma możliwość podpisania kontraktu. To było pierwsza opcja dla Poprawczaka i druga opcja dom dziecka. I takie coś zacząłem robić, nawet już znalazłem sponsora, który pierwszy odcinek by zesponsorował. Dogadałem się z Extreme Hobby, pokazaliby to u siebie też na kanale. Też weszli to ze swoimi ciuchami, pokazałem też to, byłem też, rozmawiałem z Wojtkiem Golą na Fame MMA, oni powiedzieli, że tego nie zrobią, bo mają dużo swoich projektów, ale gdzieś tam możemy porozmawiać o tym, żeby tam przykład u nich to puścić na przykład na kanale, gdzieś tam jakoś tam by po prostu wsparli tą inicjatywę i pozatwiałem kurde 3/4 rzeczy już i kurde wyobraź sobie, po prostu przestałem to robić, bo wiem, kurwa, nie chce mi się, no ale po prostu przestałem to robić ze względu gdzieś tam tych osobistych, prywatnych. Taki miałem łeb wyjebany przez ten rok, tak zawaliłem dużo spraw przez ten rok, że po prostu, kurde, spałem w takich miejscach, robiłem takie rzeczy, że ja pierdolę. No to jak ty się z tego wygrzebiesz w tym roku? No właśnie się już wygrzebuję. Już się wygrzebuję, już teraz tam od grudnia gdzieś tam kogoś poznałem, gdzieś tam mam jakoś tam bardziej w głowie poukładane, wiem na czym stoję. Zostawiam wszystko to, co złe z tyłu, ogarniam sprawy, tematy, tam rozwód i te różne inne tematy związane właśnie z tym wszystkim. Wchodzę w nowe życie i właśnie jestem na tej drodze, takiej można powiedzieć na lepsze, bo, no bo jest okej. Są jacyś, jak w ogóle ty traktujesz to całe freakfighterskie środowisko, bo wiesz, dużo osób jest anty, dużo osób jest na plus, tak. Część osób w ogóle nie może tego znieść, nie może na to patrzeć, mm-hmm. Część się świetnie przy tym bawi. No właśnie, teraz ja ci powiem, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia prawdziwego sportowca i z punktu widzenia prawdziwego błazna, tak? Teraz zobacz, ja jako prawdziwy sportowiec, ja poświęcam życie, jakby nie było, i zdrowie, tak? Przede wszystkim zdrowie, tak? Żeby zarobić jakieś tam pieniądze, jakieś tam parę groszy, tak? A oni, te menele, te wszystkie te tak zwane menele, te wszystkie te friki przychodzą i zarabiają, kurde, tyle, że ja tyle nie zrobiłem, kurde, nie wiem, na 50 walkach, tak? I ja mam do tego mieć pretensje? Ja mam być, kurwa, zły? Dlaczego? Bo ktoś ma więcej jak ja. Ludzie chcą to oglądać, ludzie chcą za to płacić, a więc, kurwa, jeżeli ludzie nie chcą oglądać mnie, no to ja to zarabiam mniej, a ludzie chcą oglądać ich, oni zarabiają więcej, to jest normalne. I czy ja mam z tego powodu być, kurde, zły? No nie, nie jestem. Ja poświęcam życie, zdrowie? Tak. Oni? Nie. I kurwa, co z tego?
Ale to, bo ty nie chodzi, żebyś był zły na nich, ale nie jesteś zły trochę na ludzi, że wolą oglądać zawodników, którzy... No nie, no kurwa, no nie żartuj. No, ja mam być kurwa zły na kogoś, bo ktoś kurwa woli oglądać kurwa pornosa kurwa od horroru? No trochę złe porównanie, no. Nie, ja mówię akurat, nie mówię boks, to ja mam tylko w sensie w ogóle, wiesz, w ogóle, filmotekę teraz, wiesz, tam. Nie, no nie, no dlaczego? Ja mam być zły na ludzi, kurwa, a co mi obchodzi, że ty kurwa wyglądasz tak, jak wyglądasz? No ja teraz nie wiem, czy mam się poczuć urażony. Ty, ja teraz kurwa też nie wiem, tak, nie wiem. Czy to teraz walkę? Chciałem ci przyjebać to, co żeś ty mi zrobił na początku. Jak cię przyjebałem? Coś tam powiedziałeś, nie pamiętam. Nie, bo jakbym coś powiedział i by cię to ugryzło, to byś to pamiętał. Nie, bo ja mam ostatnio problemy z pamięcią, bo ja po prostu ostatnio dużo zapominam, dużo rzeczy nie pamiętam i nie wiem, czy to są takie rzeczy, które po prostu, może ciosy, może wiek, może teraz kurde, nie wiem. Teraz się ujebało, że coś powiedziałem na początku. Tak, ale coś powiedziałeś, pamiętam, później sobie przypomnę. No, bo później to obejrzysz dopiero i tak sobie przypomniesz pewnie. Tak. No i dobra, kontynuując jakby to całe rickfighterstwo, bo to jest tak jakby trochę, ja to odczuwam jak na przykład taniec ze gwiazdami, tak? Dużo chujowe porównanie, nie, dlaczego? Nie. Dlatego? Dlatego, że przychodzą tancerze zawodowi, których nikt nie zna i nikt nie płaci, a przychodzą celebryci, którzy nie potrafią tańczyć. No i co kurwa z tego? Ale ludzie chcą oglądać no kurwa właśnie. Tych, co przychodzą i nic nie umieją. No, no tak, no kurwa, no i co z tego? Ja jako tancerz zawodowy mam być kurwa z powodu tego zły? No oni są właśnie. Tak samo jak zawodnicy. MMA troszeczkę są źli na to wszystko. To kurwa nie oglądajcie, ja pierdolę. Przepraszam synku, bo poniosło mi. Natomiast wiesz, no jednak patrząc na pana na przykład Zimowita, który przegrał walkę z panem Jasiem Kapelą no. I dzisiaj widziałem artykuł, że to jest najgorszy zawodnik MMA, ten Zimowit, tak sobie myślę, że no sorry, no ale to nie jest zawodnik MMA. No właśnie, no właśnie, to jest... I to schodzi do takiego zacierania granic, wiesz o co chodzi? Ale nie, no, wyjaśnijmy sobie jedno. Zawodnikiem w walce z Kazikiem byłem ja, pomimo że walczyłem na gali frikowej. To ja byłem zawodnikiem, pomimo że już tam nie jestem, tak, ale jednak jestem zawodnikiem, no to no, i na mnie, nie, na mnie czy można powiedzieć freak? No kurde, no chyba nie. Czy na niego można powiedzieć zawodnik? No na pewno nie. No nie, no ludzie, no kurde, zawsze komuś coś nie będzie pasowało, ej, nie pasuje ci, nie oglądaj, no ludzie, no kurde, przecież nikt ci nie zmusza, tak, nikt ci nie każe. Ja mówię, ja byłem sportowcem i ja zarobiłem małe pieniądze za walki, które toczyłem naprawdę poświęcając wszystko. Teraz zarobiłem duże pieniądze za... za parę dni treningów. I spodobało ci się to. Ale nie, ale ja nigdy nie miałem z tym nic ale przeciwko. Tak, ja nie mówię, że miałeś, tylko że kurczę, to jest jakaś opcja, co nie? Na ten moment. Wiesz co, ale tak, no, to nie jest opcja. To jest po prostu, to jest cyrk, to jest moje naturalne środowisko. Ja pajacuję od zawsze i ja zawsze byłem śmieszkiem, ja zawsze kurde zrobiłem jaja. Im teraz bardziej w las, tym więcej kurde mam głupot w głowie, no bo już się bawię, bo już nie muszę się jakoś tam pilnować, bo jestem sportowcem i nie mogę tam czegoś powiedzieć podczas wywiadu i tak zresztą mówiłem. jakoś tam nigdy się tam nie przyjmowałem, ale teraz też w ogóle, bo jest, wiesz, wolna Amerykanka. Ja sobie żyję, wiesz co? Zobacz, co ja robię. Ja żyję, bawię się, trenuję, coś tam się ruszam, jestem w jakiejś tam dobrej dyspozycji, zarabiam na tym lepsze pieniądze, jak byłem sportowcem, nie daję sobie zrobić krzywdy i daję, dostarczam ludziom atrakcji, tak? Rozrywki. I kurwa, i co? Problem i ktoś jest... może mieć do mnie pretensje? Nie, bo do ciebie nie powinien mieć nic pretensji. Natomiast... A mają pretensje, że walczył Neymana. Kurwa! Przepraszam. No akurat to jest jedna z ostatnich gal, na których powinieneś zawalczyć, to jest swoją drogą, ale... Dlaczego? A ja ci coś powiem, kurwa. Ja ci mówię, ja kurwa wam mówię. Jak ja bym powiedział wam, kurwa, co robią ci, kurwa, którzy są włodarzami, kurwa, różnych ale innych federacji, nie, to kurwa to by było, że ojeju, naprawdę? Nie rozumiemy się teraz. W sensie nie wiesz, dlaczego ja tak uważam. Bo to, że Słowik nie obchodzi mnie tak naprawdę. No, to jest kwestia, wzięli go po prostu. Której jakby nie będę ja komentował, bo nie jestem do niej jakby ten. Ale chodzi o to, że są gale freakfighterskie i są gale freakfighterskie. I na przykład na niektórych galach no do pewnego poziomu się nie dobrze, zmienia. To teraz ja ci powiem. Ale daj mi dokończyć. A u Neymana mieliśmy walkę faceta z kobietą, tych dwóch, o których dżentelmen... Kobieta kontra kobieta, którzy byli facetami. Dobrze, okej, okay, dobrze. To, okay. To jest już zero poziomu sportowego, to jest po prostu branie coraz większych... Oczywiście, są sportowcy. Byłeś ty, był Michał Pasterna, tak. Był Kacper Miklas. Poczekaj, to teraz ja ci powiem. Tu rozdzielasz są gale freakfightowe i gale freakfightowe, tak? A tu są kurwa rachunki i są kurwa rachunki i to jest to samo. I walcie się na ryj. Ja dzisiaj powiedziałem, ja zrobiłem dużo pieniędzy. Ja wczoraj te pieniądze dostałem od razu. Ja dzisiaj podawałem ludziom. Jestem lżejszy o sporo kasy, ale jestem też kurczę lżejszy o ten ciężar, który ze mnie zszedł.
Dziękuję. I wszystko. I czy ja zrobiłem coś złego? Dałem fajny popis. Dałem, kurde, ludziom kawałek rozrywki, no bo kurwa Kazimierz się szybko przywrócił chuj tam. I co? Czy ja zrobiłem coś złego? Bo zawalczyłem u tego, co tam większość go nie lubi? Chuj to mi obchodzi tak naprawdę. Ja jestem lżejszy o właśnie to, że jestem dzisiaj rozliczony z tymi ludźmi i ja się cieszę. I ja to zrobię jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Nawet jak wszystkim oddam, nawet już wszystkie długi pospłacam, a mam ich trochę, będę się walczyć, a więc oglądajcie. Ja to pierdzielę. Czy ja komuś zrobiłem krzywdę? Nie. Kazi, który mnie wyrwał, wyzwał, nie wyrwał. Kazi, który mnie wyzwał, któremu się należało, dostał jeszcze niechcący łomot i zrobiłem dwie dobre rzeczy z jednym razem. Ukarałem go za to, co mówił i jeszcze zarobiłem trochę pieniędzy. Moi koledzy też powinni Kazikowi podziękować za to. Ta-da! Są jacyś inni przeciwnicy, którzy gdzieś tam cię zaczęli odgryzać po tej walce i się szykuje kolejna... Nie wyzywajcie mnie, kurwa, od tych, kurwa, bo nie jestem. No weźcie, powiedzcie, że jestem brzydki, mam mocniące uszy, ale mam nowe zęby. Nie, ja tego nie planowałem, ja tego nie chciałem. Ja miałem normalną walkę z Krychą UFC. Bez żadnej spinki, on nam nic nie powiedział. Ja nic się nie odgryzłem, bo on nam nic nie powiedział. A ja nie jestem człowiekiem, który zaczepia, który mówi jakieś rzeczy. Ja nawet jakbyś zobaczył, prześledził nawet moją historię wszystkich tych ponad 80 walk, ja nigdy nikomu, kurde, nie zrobiłem nic złego, nie powiedziałem, dopóki ktoś nie powiedział mi coś złego. A tak to ja pierdzielę, tam jakiś ten... Jestem pajacem z wyboru. Ja sobie żartuję, sobie robię jaja. Nazywam się klaunem, błazem. Tak, bo ja błaznuję, klaunuję, robię takie rzeczy, że ja pierdzielę, nie? Ale ja nigdy nikogo nie wyzywałem. Grzecznie zaproponuję, odpowiem, powiem normalnie. Ja podchodzę do tego. Masz 15 lat, przyjdziesz do mnie normalnie, się zapytasz, ja ci normalnie odpowiem i pogadam z tobą jak z kumplem, którego znam, kurna, 50 lat. A przyjdziesz do mnie mając 50 lat i zachowasz się do mnie, kurde, nieelegancko, bo ty masz więcej lat ode mnie i ja powinienem okazać tobie szacunek? Pierdol się. Chcesz szacunku? Okaż go mnie. I rozmawiamy. I bez względu na to, ile ty masz lat. No. Jeśli jesteśmy przy wieku, to... Nie, to bardziej, chociaż trochę tak. Wiesz co, mi się wydaje, że też organizacja Marcina jest taką jedyną z organizacji, które nie oglądają aż tak do końca dzieci chyba mimo wszystko. I bo nie jest tak, że fajnie po prostu na przykład ciebie nie weźmie, bo jesteś za mało rozpoznawalny wśród małolatów, bo teraz wiesz. Nie wiem, powiem ci, nie wiem, nie rozkminiam tego, nie wiem, może i tak. Może i tak, bo wiadomo, to pokolenie teraz, to wiadomo, to jest troszeczkę inne. Moje pokolenie to jest właśnie, no wiadomo, takie stare jak ty na przykład, nie? I my się znamy. Nie wiem, może tak. Nie mam pojęcia. Nie rozkminiam tego, wiesz co, ja jestem takim człowiekiem, który generalnie jestem prosty w obsłudze. Nie rozkminiam, nie przekminiam, nie wpierdalam się w koperkowe afery, nie interesuje mnie. Ja jestem w porządku, chcesz mi coś zarzucić? Zarzuć, ja ci odpowiem. Obrazisz mnie? No to masz przejebane, bo kurde, ja potrafię odpowiedzieć i potrafię ci jeszcze przyjebać, tak? Mnie nie interesuje kto, co, jak, po co, dlaczego, kiedy. Ja sobie jestem dzisiaj, ze mną rozmawiasz, zapytaj mnie o moje zdanie, ja ci odpowiem, a to, czy ktoś co myśli, mnie to chuj obchodzi tak naprawdę. Wiesz co, wracając do tematu twojej walki, widzieliśmy się w piątek w WCA i taki byłeś zmęczony. Taki zmęczony, byłeś, znaczy... Sam powiedziałeś, że... Ja, ale nie wiem, czy w ogóle wiesz, ja cały czas jestem zmęczony. Nie, teraz już wyglądasz lepiej tak? Niż w piątek, no. Tak jakby właśnie, jakbyś był, no, nie wiem. Bo trenowałem jeszcze, o teraz dwa dni już odpoczywam. Bo ja akurat przed walką te parę dni trenowałem. No tak, trzeba było coś powiem ci tak, jak dowiedziałem się o walce, że walczę, no nie, zacząłem bardzo ciężko trenować. Robiłem i parter, i kopałem, i tam boksowałem troszeczkę mniej. Ale tak mi plecy jebły, że przestałem trenować. I to nie mi, wiesz, walnęły mi z tego wysiłku po pierwsze, bo no wiesz, ja mam już 45 lat, tak teraz od 17 lutego, no nie? No i powiem ci, kurde, po prostu mnie, kurde, po prostu ciało odmówiło mi gdzieś tam jednak posłuszeństwa i przestałem trenować. Później troszeczkę tam zacząłem się ruszać, trenować. Trenować to zawsze powiedziane. No u Krzyśka na przykład byłem na tarczy ze 3 razy, 2 razy. U Pawła Kłaka też tam ze 2 razy tam zaliczyłem trening. No i tak, wiesz, coś tam pobiegałem, coś tam porobiłem, nie? Także, no... Ciężko jest już z tym. Dlatego chcę skończyć karierę, chcę się ostatni raz przygotować tak naprawdę profesjonalnie, tak naprawdę mocno, a potem to takie, wiesz, takie walki, to wiesz, dla mnie. Myślisz, że jesteś jeszcze w stanie tak ostatni raz się przygotować mocno do walki bokserskiej? Masz ciężko mi będzie, ale... tyle energii, samozaparcia i w ogóle, bo wiesz, no każdy się wypala w tym, co robi dłuższy czas i podejrzewam, że też już najzwyczajniej w świecie masz tego boksu. Słuchaj, ja trenuję od 91 profesjonalnie na sali, od 93 profesjonalnie walczę. Rund w boksie mam 560. Walk w kickboxingu. Tak, to nie, jest rekord nie do pobicia. Walk w kickboxingu mam około 100. Rund sparingowych nie liczę. Rund na zabawach, dyskotekach, kurwa, to w ogóle już nie liczę.
To jest czas, to jest wiek, mój przebieg. Tak ja trenowałem, jak ja trenowałem 9 razy w tygodniu. 9 ciężkich treningów w tygodniu przez 6 dni. Przez 6, 8, 10 tygodni. I tak razy te lata. Ja dzisiaj jestem już, tak, jestem wypalony i po prostu mi się nie chce, naprawdę mi się fizycznie, psychicznie po prostu mi się nie chce. Czy ten raz jeszcze będę? Postaram się tak. A czy wyjdzie? Zobaczymy. Myślę, że tak, bo ja cały czas jestem w dobrej formie. Mi teraz dajesz gościa, zawodowca, ja mogę z nim stoczyć 10 minut zawodowej walki. Pewnie nie wygram, bo nie jestem w stanie, ale stoczę na pewno dobrą walkę. Krzywdę nie dasz sobie zrobić. Krzywdę nie zrobić, jeszcze coś zrobię, jeszcze coś porobię, nie? Tam pogadam, czy tam coś tam. Na konferencji. Nie, z sędziami. Sędzią jest przeciwko. Słuchaj, a propos konferencji, no jednak to jest główny chyba wyznacznik, który oddziela gale sportowe od gali freakfightowych, bo... No tam się dzieje. Na galach sportowych najwięcej dzieli się w dniu gali i w klatce w ringu, a na galach freakfighterskich najmniej dzieli się w klatce z reguły, a najwięcej na konferencjach i dookoła ringu. No coś w tym jest. Czy ty się odnajdujesz w tym? Bo ja przyznam szczerze, że obejrzałem jedną czy dwie takie konferencje i powiedziałem nigdy więcej. Wiesz co, ja generalnie... Akurat tą, co oglądałem, to rzucały się dziewczyny kaszanką. Tak, to akurat tam byłem, ale ja mówię, jeżeli do mnie... Nie fikasz, nie skaczesz i do mnie nie masz jakichś pretensji, no to ja też sobie spokojnie też gadam, tak? Ja mówię, ja nie zaczepiam. Ja jestem pajacem, ale z wyboru, a nie kurde, wiesz, będę pajacował i będę fisiował, żeby, wiesz, nie wiem, oglądalność. No wiem, chuj tam, rozumiem, ale ja tak nie umiem, ja powiedziałem od razu, ja nie będę, kurde, sztucznie pompował, wiesz, jakieś tam afery. Nie, to nie ja. Oglądałeś później moją telekonferencję z Kazikiem? Nie. No to tam się działo, to obejrzyj. Tam były teksty, tam się działo, bo Kazik nie dojechał, bo coś tam. I żeśmy gadali po prostu przez telefonicznie. Także tam teksty leciały dobre, nie? A dlaczego? Bo on mnie sprowokował. Ja po prostu odpowiadałem, ale ja robię tak, odpowiadam ci i wtedy cię kontratakuję. No bo tego wymaga sytuacja. A później robię kontratak na kontratak, bo on nie kontratakuje, bo on już nie zdąży, ale wtedy jeszcze ja napierdam dalej ja. Także konferencje też, jakby coś, ktoś mnie zaczepił, to też dam radę. Nie bolą cię takie opinie, gdzie tam gdzieś czytasz, że rozmieniłeś się na drobne? Wiesz co, to nie bolą mnie dlatego, że mówię z prostego powodu, no ja mam rachunki, naprawdę, ja mam życie, ja mam dzieci, ja muszę, wiesz, jakoś funkcjonować i to jest moja praca. Słuchaj, ja mam 45 lat, a w życiu pracowałem rok czasu. Pół roku pracowałem na stadionie, byłem ochraniaczem i pół roku się śmieję, ptaszki za fiutki ciągnąłem, robiłem taśmeczka w Michalinie. Rok czasu pracowałem w życiu, mam 45 lat, mam emerytury 119 zł i 19 groszy wyliczonych co miesiąc. Rozumiesz? No. Ja mam stawkę za trening 150 biorę za godzinę, to wiesz. Jesteś chętni? Plus mongolskie teorie za darmo. Free. No ale po tych mongolskich teoriach już nigdy nie będziecie tacy sami. Nie, pamiętajcie, kto mnie raz zrozumie, już nigdy nie będzie taki sam. No, czyli co? W ogóle wspływa nie, po tobie. Nie, co ty, weź. Słuchaj, rozumiem się na drobne? Jako sportowiec był mistrz Europy, pretendent do mistrzostwa świata? Tak, rozmieniłem się. Dlaczego? No życie. I teraz zobacz, dam ci przykład. Czy jak ja bym teraz tego nie robił, czy jak ja bym skończył karierę wtedy, kiedy przygrałem raz, drugi i wtedy nie chce mi się trenować, mówię, nie chce mi się i przestaję trenować, to ja dzisiaj idę do pracy, na budowę i do pracy. Ja nic nie mam do budowlańców, nic nie mam do, tam do kasjerek w Żabce czy w Biedronce. Ja naprawdę nic nie mam, to jest normalna praca, każdy robi to, co może, to, co w danym chwili może, tak? Bo na przykład nie ma innej pracy. Ja nie mam absolutnie z tym problemu, ale czy ty, kurwa, widzisz mnie, kurwa, w Biedronce na kasie? Ale bardziej jak o ten taki, wiesz, szef ochrony, agent. Co ty? Agent? Kurwa w życiu, kurwa, ty przem łapówki brał i tak mnie wyjebaliby zaraz. Ale ja bym stawił na półki swojego, wiesz. No to dobrze, to ja i tak na tym pracuję, bo to jest moja marka, na której ja liczę, że któregoś dnia po prostu będę, z czego będę żył. I ja teraz to robię właśnie. Ja teraz wchodzę właśnie w interes, jeżeli chodzi właśnie o jeba. Zaczynam od ciuchów, przechodzimy na energetyki, piwo, wódka, izotonik, woda. Później chuj wie co. Obozy. Jeboxing Summer Camp. Tada! Jeboxing Winter Camp. Ale weź to przetłumacz widzą po polsku, bo tak po angielsku teraz... Summer to jest summer, camp to jest camp. Winter to jest winter, camp to jest camp. Tada! Nie wiadomo, no letnie, zimowe wiadomo, nie? Letnie, zimowe obozy. Teraz byłem trenerem, byłem na drugim obozie w Murzaszikolele. I teraz no, gdzieś tam mam taki pomysł, żeby też robić to. Czyli się rozwijam, tak? I właśnie to wszystko gdzieś będzie teraz, wiesz, no chyba już wyprzedzę. Z moją teraz partnerką życiową teraz otwieramy firmę, spółkę, która będzie właśnie no, zajmowała się no, sprzedażą, tak? Produktów marki JEP, tak? Spółeczka będzie się nazywała Jodel, zapamiętajcie to, niedługo więcej informacji
I wchodzimy właśnie w interes, wszystko co jest związane ze mną, czyli treningi, czyli seminaria bokserskie w całej Polsce, czyli obozy bokserskie. Mamy już gdzieś tam, pomysł, mamy tam gdzieś tam zarys, gdzieś tam się spotykamy, rozmawiamy o tym. Ciuchy i tak powiedziałem resztę, wszystko tak. Czyli właśnie to będziemy robili, właśnie to wchodzimy. Co by cała Polska mogła jebać, jeb. Rafał, kiedy kolejna walka w takim razie? Odpierdol się. Nie, tak jak powiedziałem, następna walka, którą stoczę w boksie, będzie to ostatnia walka, która skończy moją karierę. Chcę zawodnika, z którym kiedyś przegrałem. Jeszcze nie wiem, kto to będzie. Mam ich paru, także mogę spokojnie sobie wybrać. I potem już tylko cyrki i gdzie kto to, chce. Proszę, kurwa, nie wyzywajcie mnie, kurwa. Po prostu powiedzcie. Po to chcesz się bić z kimś, przegrałeś, żeby mieć jakąś dodatkową motywację? Tak. Chcę to po pierwsze, a po drugie nie chcę łatwiej walki, bo jeżeli z kimś przegrałem, to znaczy, że przegrałem, tak? I dlatego chcę taką walkę tego zawodnika. Nie chcę Leszcza, ale też nie chcę Kozaka. Kozaczka sobie wybrałem, takiego Ukraińca, który wygrał z Szymańskim, wtedy nie pamiętam, jak się goś nazywał. No ale, no, by była, to by była. Jak już powiedziałem, to już morda gada, morda odpowiada. Ale wolę kogoś, z kim przegrałem i chciałbym tą walkę wygrać tym razem. Chciałbym zakończyć karierę wygraną walką. I chciałbym odjebać taki numer, żeby kurwa cała Polska zapamiętała, że kurwa jeb jest kurwa. Jaki numer? Wszędzie kurwa. A chuj cię to obchodzi. Za dużo niejasności dzisiaj, drodzy widzowie, od Rafała. Za bardzo jesteś coś dzisiaj tajemniczy. Wiesz, że ta kurna, wiesz, ja tak patrzę, że ty kurwa coś za dużo wiesz, za dużo pytań zadajesz, może ty jesteś kurwa z milicji. A może z Rosji? A może? Ty trolu, kurwa, ty. Ruską tylko robię wódkę, Smirnow. Bardzo niedobra. Jak wszystko, co rosyjskie zresztą, co? Tak, bardzo dobre. Teraz już pije normalne. Jebionka, pamiętajcie. Mam wódkę jebionka, mam wódkę jeblot 0H+, eliksir zabistości. Jebionki nie piłem, ale mam twoje piwo. Cały czas w piwnicy u mnie w studio stoi. Kraftowe. I cały czas stoi jebek jeszcze ten. Tak, oryginalny energetyk, tak jeb, a teraz zmieniłem. Bo to teraz wiesz, nie otwieram, bo to będzie miało kiedyś wartość kolekcjonerską bardzo dużo. Dobre. A jeszcze mam wódkę jebionkę i jeblot. Wiśnióweczkę. Kurwa, a propos wiśnióweczki. Ty, cytrynóweczki, nie? Na obozie raz się napiłem. No i trochę mnie poniosło fantazja i tam takie już rzeczy się działy i ten. I słyszę na drugi dzień, Rafał, nie pijesz, nie nakuliguję. Nie, spoko, nie piję, nie? Ale słyszę takie hasło, ale cytrynówkę możesz, nie? Bo cytrynówka ma 28%, nie? No. Kurwa, słuchaj, góralska cytrynówka ma 60%. Jechaliśmy dwoma kuligami, dwie sanie, dwa sanie, dwie pary, para, kurwa. Dwa pojazdy. I słuchaj, w jednym pojeździe jechał Kłaczek, w drugim jechałem ja. No i wiesz, no to jak to ja, wiesz, miałem różne pomysły, a więc przebiegałem z jednego, podczas jazdy drugiego, do jednego, drugiego, do drugiego. Wiesz, tu 60%, tu 60%, zanim dojechaliśmy na górę, no to wiadomo, nie, Rafał, ten. Zdjąłem koszulkę, nie wiem dlaczego wracałem bez koszulki, bez niczego już prawie na golasa. Gdzieś tam jakieś tam morsowanie było, gdzie ja w życiu do zimnej wody nie wchodzę, bo ja jestem po prostu zmarzuch, nie? Morsowanie, śnieg, kurde, powód bez koszulki. Nie picie w górach cytrynówki, bo ona ma 60%. I jeszcze coś śmieszniejsze, pod żółty śnieg łapany po drodze z sań. Ja to powiedziałem? Nie, ja to słyszałem, ale ty tego nie powiedziałeś. Także działo się, było. Także gdzieś tam wracam do życia, jak słyszysz. Tak. Rok miałem naprawdę straszny. Miałem, spałem po jakichś dziurach, po jakichś kurde opuszczonych chatach, gdzie tam kolega na chwilę zostawił, bo tam wyjechał, spędził w jakiejś kamienicy. W piwnicy w Mińsku gdzieś w jakimś W piwnicy sobie trenowałem, tak, jeździłem sobie do piwnicy, bo tam były takie momenty, że były tam pozamykane, tam wiesz, te sale, to wszystko, kurde, wiesz, jeździłem gdzieś tam, coś tam robiłem, coś tam się działo, tam prowadziłem, treningi nie prowadziłem. Długo sobie tam robiłem, kurde, bardachy sobie robiłem, kurde, no człowieku, no masakra, naprawdę. Było strasznie, ale już jest dobrze. Jest dobrze, tak, już jest dobrze, jestem na takie, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, ostatnia prosta, jebać sypionki. No. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie, ani słowa więcej o tym, bo ja już mam żółtą kartkę do 15 marca, ja nie mogę się odzywać. A mnie też zablokowali na fejsie. Mnie wszędzie blokują, tak. Ja mam ostrzeżenie imienne, personalne dla mnie, pod jakimkolwiek kanałem bym nie wystąpił. Tak. Więc szczepionki są dobre. Bardzo są dobre, zajebiste, a Maciek musiał, dlatego powiedział to, że one są dobre i bierzcie. Nazwisko zobowiązuje, nie? Nazwisko zobowiązuje, tak. Tak samo jak nazwisko Jackiewicz zobowiązuje do tego, żeby przyjebać komuś, kto jest niegrzeczny, tak samo nazwisko musiał zobowiązuje do tego, żeby ten. Cezary, kurwa, ty też się pierdol. Także co? I reszta was wszystkich, kurwa.
Tak. Sekonki są bardzo dobre, one są bardzo dobre. Najlepsze są, ej. Tak, scepcie się, ta scepcie się. Ja się scepię i zobaczcie. Na tym akcencie zakończymy ten program, także drodzy widzowie, Rafał Jackiewicz, jedyny niepowtarzalny. Jedyny ja. I pamiętajcie, jeb jest wszędzie. Wszędzie, gdzie zobaczycie jeba, możecie wspomagać moją markę, kupując moje produkty, z tego iż prostego powodu, żebym już kurde nie wracał na ring, bo jakby nie będę miał pieniędzy, będę musiał wrócić i wtedy będę robił jeszcze większą siarę niż teraz. Da się. Siarę czy siano? Siarę. O, siarę. Siano tak, siano. Nie, siano bym chciał, nie, ale ze względu na siano będę musiał robić siarę. Także pamiętajcie, jeb i wszystko jasne. Ta-da! Dzięki.